Cześć, z tej strony Karolina Sobańska. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o szeroko pojętym, zdrowym i świadomym stylu życia. Mówimy o diecie roślinnej, ekologii, etycznej konsumpcji, ale też o podróżach czy motywacji. Moim dzisiejszym gościem jest dr Magdalena Płonka, wykładowczyni Corporate Social Responsibility w przemyśle odzieżowym w MSKPU, czyli Międzynarodowej Szkole Kostiumografii i Projektowania Ubioru. Od 2010 roku pani Magdalena jest biegłym sądowym w specjalizacji projektowanie ubioru i kostiumografia, a w 2013 roku wydała swoją pierwszą książkę Etyka w modzie – CSR w przemyśle odzieżowym. Tytuł doktora uzyskała na prestiżowej szkole IADE Creative University w Lizbonie. W rozmowie ze mną tłumaczy pojęcie CSR-u i to, w jaki sposób odnosi się ono do przemysłu modowego, omawiając kwestie praw człowieka, zwierząt i ochrony środowiska. Rozmawiamy o fenomenie fast fashion, konieczności wprowadzania zmian w systemie oraz dlaczego świadoma moda ma i powinna mieć wysoką cenę. Niesamowicie ciekawa i pełna wartościowej wiedzy rozmowa. Zapraszam. Pani Magdaleno, bardzo dziękuję, że przyjęła Pani moje zaproszenie i że nagrywamy dzisiejszy odcinek. Tematem przewodnim będzie oczywiście CSR w modzie, bo w tej dziedzinie jest Pani ekspertem, ale wydaje mi się, że ten skrót może nie być do końca jasny dla wszystkich, także myślę, że jako taki krótki wstęp warto będzie wyjaśnić, czym jest CSR i w jaki sposób można go odnieść do przemysłu modowego. Mhm. CSR jest skrótem od Corporate Social Responsibility, czyli korporacyjna odpowiedzialność w biznesie, czy też biznesu. W ten sposób jest to na polski tłumaczone. I taka krótka definicja CSR-u zawiera się w kilku zdaniach, że jest to etyczne działanie firmy czy też organizacji wychodzące poza prawne zobowiązania w danym kraju, a również zawierające finansowe inwestycje i także inwestycje, jeżeli chodzi o zasoby ludzkie, w daną strategię i w realizację tych etycznych celów, które wychodzą właśnie poza oficjalne, legalne wymagania. Tak więc wtedy, kiedy firma faktycznie wychodzi poza zakres prawnych obowiązków, możemy mówić o prawdziwym CSR-ze. Mhm. Bo oszczędzanie wody czy energii to jest w interesie każdej firmy, bo to jest kwestia ekonomiczna i oszczędności. Natomiast jeżeli ktoś tworzy dodatkowe działania, to wtedy mówimy faktycznie o strategii CSR. Mówi się, że CSR to jest taki termin, mówi się umbrella term, tak? Czyli że to jest takie pojęcie bardzo ogólne, które łączy w sobie przeróżne dziedziny życia, mm-hmm. czy też działalności, działania firmy na przeróżnych płaszczyznach. W kontekście mody, jakie to są dziedziny, jakie to są sfery, na których można działać? Wydaje mi się, że CSR można aplikować na trzech obszarach. Ja zresztą o tym pisałam w swoim doktoracie, bo pokazują to jasno badania i dokumenty naukowe, różne publikacje poświęcone CSR-owi, że jednak każda firma, w szczególności odzieżowa, tworzy swoją strategię w oparciu o trzy obszary. Pierwszy to jest ochrona środowiska, drugi to jest ochrona praw ludzi i trzeci to jest ochrona praw zwierząt. I teraz mam do Pani pytanie, jak Pani myśli, który z tych obszarów jest najczęściej stosowany w strategii firmy przez firmy odzieżowe? Który z nich? Czy ochrona praw zwierząt, czy ochrona praw ludzi, czy też ochrona środowiska? Który jest stosowany przez firmy najczęściej? Odzieżowe, tak. Można powiedzieć, że jakby faworyzowany z tych trzech obszarów. Powiedziałabym, że kwestie ludzi. A właśnie, że nie. To jest rzecz, która jest na ostatnim miejscu. Okay. Dlatego, że jest to związane również z ekonomią i z oszczędnościami. Mm-hmm. Praca ludzka jest czymś, co determinuje finalną cenę produktu i również zyski firmy. Mm-hmm. W związku z czym zazwyczaj firmy na tym najbardziej oszczędzają i najmniej dbają o kwestie zasobów ludzkich, w szczególności w krajach, z których jest prowadzony outsourcing produktu. Tam akurat się zwala to na rządy, na słabą demokrację, na słabą ochronę prawną. Jakby firmy bardzo często unikają odpowiedzialności za tanią produkcję fast fashion w krajach globalnego południa, w krajach rozwijających się. Natomiast najczęściej stosowaną strategią CSR na obszarze
na jednym z obszarów, tych trzech obszarów, o których mówiłam wcześniej, to jest kwestia ochrony środowiska. Dlatego, że ochrona środowiska jest takim wspólnym mianownikiem dla firm i dla klientów. Tutaj obydwie strony się zgadzają, że należy tego bronić i obydwu stronom najłatwiej to przychodzi, bo to jest też kwestia naszego zdrowia, ekosystemu, w jakim żyjemy, a także kwestia ekonomii, no bo tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tym, kwestia oszczędzania wody przy produkcji energii, kwestia pewnej technologicznej innowacji leży w interesie firmy, bo jest to związane też z redukcją kosztów, a innowacyjność buduje również, wzmaga, wspiera konkurencyjność danej firmy na rynku. Więc jakby i klienci, i firmy grają tutaj do tej samej bramki. A teraz pytanie, który z tych trzech obszarów jest najczęściej faworyzowany przez klientów? Zakładam, że ten trzeci, czyli kwestia zwierząt. Oczywiście, że tak. Bardzo dobra odpowiedź. Ludzie bardzo często są empatyczni, mogą nie mieć wiedzy, żeby zrozumieć ochronę środowiska czy ochronę nawet praw ludzi, bo mamy tutaj do czynienia z problemem, który jest zbudowany na dystansie, czyli często ludzie po prostu nie wiedzą o czymś, bo go też nie widzą, ale jeżeli chodzi o zwierzęta, większość... Albo nie chcą wiedzieć. Tak. Jeżeli chodzi o zwierzęta, dużo osób w krajach, w szczególności rozwiniętych, bogatej Europy na przykład, czy Stanów Zjednoczonych, czy Australii, większość osób ma zwierzęta, bądź miało z nimi kontakt. Zwierzęta są modnym tematem i kwestia ochrony praw zwierząt jest coraz też bardziej popularna, więc jakby ten temat jest bardzo bliski ludzkim sercom, a CSR również mówi o empatii, właśnie o emocjach i gra na emocjach też ludzkich i na współodczuwaniu, w związku z czym jak się robi badania na jakiejkolwiek próbie w różnych dokumentach naukowych, zawsze wychodził ten sam wynik. Jeżeli badania dotyczyły jakby deklaracji ze strony konsumentów, to bardzo często odpowiadali zgodnie z oczekiwaniami i mówili ewentualnie o ochronie praw ludzi. Ale kiedy zagłębiano się w temat i pytania były ukryte i sprawdzano wagę problematyki poszczególnej dla konsumentów, czy jest to kwestia ochrony środowiska, czy ochrony praw ludzi, czy ochrony zwierząt, to zawsze się okazywało, że konsumenci wręcz histerycznie reagowali na krzywdę wyrządzaną zwierzętom. Byli bardziej empatyczni wobec zwierząt, niżeli wobec środowiska naturalnego, czy też innych ludzi. Więc to jest takie dosyć też ciekawe do badania dalej przez naukowców i dużo osób zaczyna zauważać już i firmy przede wszystkim zaczynają zauważać, jak mocno mogą się związać emocjonalnie z klientami, dlatego tak dużo firm w tej chwili rezygnuje z futer naturalnych. No i zdają sobie z tego sprawę, że mogą być narażeni na niesamowity bojkot ze strony konsumentów, jeżeli na czas się z takiej produkcji nie wycofają. Znaczy, dla mnie to jest o tyle interesujące też pod kątem tego, że my bardzo lubimy też wybiórczo sobie tę empatię stosować i to, wobec których zwierząt ją odczuwamy i co wprawia nas w te frustracje, tak jak jest tutaj kwestia futer czy skór, już nie patrzymy na inne zwierzęta, no ale to jest temat generalnie na inną rozmowę. I myślę, że też jest to fascynujące dla marek odzieżowych, że oni muszą nas zrozumieć kulturowo, żeby dokładnie wiedzieć, za który sznureczek pociągnąć, żeby wywołać te łzy i to wzruszenie, a co nas zupełnie nie ruszy, bo na przykład właśnie wobec tych zwierząt tej empatii nie mamy. Natomiast trochę mnie bawi to, że źle odpowiedziałam na to pierwsze pytanie, bo czuję się, jakbym dała taką naiwną odpowiedź, że wierzyłam, że te firmy najbardziej będą chciały wspierać ludzi. I bo tak nakazuje sumienie i tak w sumie wypada, żebyśmy martwili się o ludzi, a wychodzi, że najbardziej martwią się o środowisko, a jeżeli chcą nas zadowolić, to się martwią o zwierzęta i my ludzie finalnie zostajemy na końcu. No tak, ale takie jakby deklaracje składa większość respondentów ankiet i tak samo moi studenci dokładnie tak samo mianowali ochronę praw człowieka jako niby najważniejszą w strategii firm. A to jest najtrudniejsze tak naprawdę. Implementacja CSR-u poprzez ochronę praw ludzi jest najtrudniejsza dla firm, bo wtedy one musiałyby zmienić charakter swojej produkcji, która jest sweatshopowa, która jest fast fashion, która jest absolutnie oparta na wyzysku, na ignorancji wobec jakby biedy i zaniedbań prawnych w krajach trzeciego świata. Więc gdyby nie tania siła robocza z krajów rozwijających się, najprawdopodobniej tania moda, tak zwana demokratyczna moda, jak niektórzy dyplomatycznie to nazywają, nie byłaby w ogóle dla nas dostępna. Z czego ja bym się bardzo cieszyła, bo uważam, że moda powinna kosztować, ubrania powinny kosztować dużo, powinny być świetnej jakości, starczać na lata, do tego stopnia, że mogły być przekazywane z pokolenia na pokolenie i wtedy będziemy mieli rozwiązane problemy i środowiskowe,
Jest takie powiedzenie, nie stać mnie na tanie ciuchy. Tanie rzeczy zazwyczaj szybko się zużywają, trzeba kupić następne. I ja kiedyś porównywałam z koleżanką nasze budżety na ubrania, koleżanką, która właśnie wydawała na fast fashion bardzo dużo pieniędzy, prawie co weekend szła i coś tam sobie kupowała. Bo jest tanie. Bo jest tanie, ale w efekcie się okazywało, że ona w ciągu roku wydawała na topy więcej, niżeli ja na swoje dwie dobre jakościowo, z dobrej marki bluzki. Więc to jest kwestia pewnej logiki przeanalizowania budżetów, ale wracając jeszcze do kwestii ochrony praw ludzi. Ochrona środowiska jest wyżej stawiana tutaj niż ochrona praw ludzi, ponieważ też zainteresowanie ekologią wśród konsumentów wiąże się z produktami parentingowymi. To znaczy się bardzo często osoby, które nie były zainteresowane ochroną środowiska, nie ekologią, nagle zmieniają swoją filozofię życia po na przykład posiadaniu dzieci. I zaczynają się interesować, no bo chcą dbać jak o najlepsze produkty dla dzieci, najlepszą zdrową żywność i nagle się dowiadują jakby jak co jest produkowane, między innymi jak często na przykład zwykła bawełna przemysłowa potrafi być szkodliwa dla dziecka. Te matki zaczynają się interesować i kupować ubrania z bawełny organicznej, również jedzenie na przykład z certyfikatami eko. I tak się poszerza wiedza tej matki i zakres zainteresowań jakby właśnie produktami związanymi z CSR-em firmy w obszarze ochrony środowiska. A to też jest bardzo ciekawe, bo nie myślą wtedy o dobru planety, tylko o tym, żeby te produkty były zdrowe dla dziecka. Tak. To jest często z pobudek egoistycznych, tak. To są wybory bardzo takie personalne, związane z czymś dobrym samopoczuciem i ochroną swojego dobrostanu. Ale powiedziała Pani o fast fashion, które jest teraz już często używanym stwierdzeniem. Cieszę się, że coraz częściej w kontekście pejoratywnym, ale skoro jest tyle argumentów przeciw i mówi się o tym coraz więcej, to na czym polega fenomen fast fashion, że ludzie nadal oszukują samych siebie i są oszukiwani, że to jest dla nich dobre, że to jest super okazja i to, dlaczego to nas tak kręci? Po pierwsze pracuję nad tym sztab psychologów i ludzi z działów marketingu i projektantów, po prostu specjalistów, którzy są sprytniejsi od nas i czasami lepiej znają nas niż my sami siebie. To jest tak, jak się idzie do sklepu, nie wiem, do supermarketu po 2-3 produkty, a wychodzi się z połową koszyka i człowiek się wścieka potem, po co mi to było, nie ma gdzie tego potem upchać w lodówce. Więc wydaje mi się, że to po pierwsze jest jakby troszeczkę nierówna gra na dzień dobry, bo to jest kwestia merchandisingu, pozycjonowania produktów w sklepie, prowadzenia gry psychologicznej z konsumentem w sklepie, reklamy, komunikatów, pobudzania naszego apetytu konsumpcyjnego. To jest jakby cała machina Czyli światowa. Trochę taka manipulacja. Tak, pracuję nad tym, więc to po pierwsze. Po drugie, powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli coś jest tak tanie, a ładnie wygląda, to każdy myśli, a tam to tylko jest tam te 15, 20, 39 zł za bardzo fajną bluzkę i zawsze sobie gdzieś tam to usprawiedliwimy sami przed sobą, no była nam potrzebna, no bo w sumie to już nie mam bluzek na piątkowe wyjścia i tak dalej, i tak dalej. Lubimy sobie dogadzać, głównie poprzez zakupy i ten zakup poholizm jest promowany przez współczesną ekonomię i system kapitalistyczny, więc tu by trzeba było znaleźć nowy system, na jakim bazuje świat, żeby w ogóle odejść od tego typu psychologicznego rozgrywania społeczeństwem i konsumentami. Ale wydaje mi się, że taka samodyscyplina wywodzi się z dużej wiedzy, więc im więcej ludzie czytają, bardziej się interesują, im bardziej są świadomi tych mechanizmów, tym moim zdaniem mogą się bardziej o im opierać. A jeżeli nie mają tej świadomości, no to po prostu wpadają, jak to się mówi, jak śliwka w kompot, tak? Ale ktoś może powiedzieć, że nie potrzebuję tej wiedzy, bo jest mi tak dobrze, kupuję te rzeczy, one mnie uszczęśliwiają, za parę miesięcy je wyrzucę, kupię nowe i sprawia mi to frajdę. Na jakiej płaszczyźnie można wtedy próbować taką osobę przekonać? Jakie argumenty mogłyby na takiego człowieka zadziałać? No myślę, że na przykład pokazać tej osobie, jak znikają całe obszary wielkości boiska do futbolu, puszczy tropikalnej pod uprawę bawełny, jak na przykład zdjęcia w ciągu 10 lat zaniknęło Morze Aralskie na potrzeby produkcji bawełny w okolicy. Po prostu je wyssano na potrzeby nawadniania pól bawełny.
Na przykład, mówimy o bawełnie, można pokazać zdjęcia, jak wyglądają światowe wysypiska, gdzie odprowadza się gigantyczne ilości odpadów tekstylnych. I te obrazy, moim zdaniem, i dane mogłyby być przekonywujące, ale wydaje mi się, że należy każdemu uzmysłowić, że środowisko tekstylne i moda tak nieprawdopodobnie zanieczyszczają środowisko. To jest drugie najbardziej zanieczyszczające środowisko naturalne biznes, że po produkcji mięsa oczywiście, że no jeżeli ktoś chce jeszcze mieć miejsce do życia, dom w postaci planety, no to nie wiem, no za 10-20 lat go nie będzie miał, jeżeli będziemy w taki sposób nierozsądny wspierać firmy w takich no nieetycznych praktykach związanych z fast fashion. Poza tym osoby, które myślą, że to dotyczy, nie wiem, Puszczy Amazońskiej albo gdzieś tam jest daleko jakiś skrawek ziemi czy dżungli, który gdzieś umiera, no bo został wycięty pod produkcję naszego t-shirta, to chciałam tylko uzmysłowić, że zmiany klimatyczne będą dotykały wszystkie miejsca na świecie i w przyszłości z powodu tego, że żeśmy kupowali jak nieprzytomni co roku nowe dżinsy, co roku nowe bluzki, co roku nowe kurtki, to będziemy mieli tutaj tornada, pożary albo powodzie i nic nam po tych pięknych ubraniach, bo załamie się cała cywilizacja, którą budowaliśmy przez kilka tysięcy lat, więc to jakby to trzeba nawet wytłumaczyć, tak? Że jakby my każdym naszym wyborem i każdym naszym wydanym dolarem głosujemy jako konsumenci. Więc po pierwsze należy kupować mniej, a jeżeli już głosujemy tym dolarem, to powinno być to bardziej rozsądne. No, polecam zdecydowanie lepszą jakościowo droższą modę. Ona naprawdę sumarycznie wychodzi taniej niż kupowanie fast fashion. Ja bardzo lubię to stwierdzenie, że głosujemy swoim portfelem, ale czy naprawdę wierzy Pani, że ta zmiana oddolna, właśnie od konsumentów, jest kluczowa, że to jest podstawa, czy raczej powinniśmy celować w zmiany systemowe i to one dopiero zmienią tę sytuację przemysłu modowego? Oczywiście, że wszystko wskazuje na to, że zmiany systemowe są najbardziej skuteczne i trudno też oczekiwać od 9 miliardów konsumentów, żeby byli wszyscy wykształceni na tym samym poziomie i tak samo się interesowali modą. To jest po prostu utopijne takie myślenie, to jest niemożliwe, dlatego nie należy obciążać tymi taką dużą odpowiedzialnością konsumentów. To firma jest odpowiedzialna za produkt, jaki produkuje i w jaki sposób go wyprodukowała, więc takie przeciąganie uwagi na stronę konsumentów jest bardzo sprytnym trikiem marketingowym, psychologicznym, żeby od siebie odciągnąć odpowiedzialność. To firmy, organizacje są odpowiedzialne i projektanci za to, jak został produkt wyprodukowany. Kolejna kwestia. Rządy poszczególnych państw powinny zmieniać tak prawo, żeby utrudniać nieetyczne praktyki, a ułatwiać i promować modę ekologiczną i modę etyczną. Więc jakby no tutaj musimy też poruszyć temat kwestii jakby klasy rządzącej, jakby klasy rządu w danym państwie. Wiadomo, że na przykład w Skandynawii, gdzie są społeczeństwa bardzo obywatelskie, jest to wszystko dużo łatwiej wprowadzać i tam społeczeństwa są nieprawdopodobnie przygotowane w ogóle do takich zmian systemowych. Jeżeli ktoś dostaje, jakaś grupa ludzi dostaje hasło, ona to realizuje grupowo, jest wspólna, kolektywna odpowiedzialność. U nas wydaje mi się, że jeszcze gdzieś te tematy są daleko w lesie i biorąc pod uwagę też strategię polskiego rządu, jeżeli chodzi o politykę węglową, o stosunek do zielonej energii, do nawet chociażby wegetarianizmu, no to trudno się spodziewać, żeby ktoś tutaj myślał o ekologicznych rozwiązaniach dla środowiska modowego. Większość z moich badań wynika, że większość polskich firm nie ma w ogóle strategii CSR i jedną z takich najbardziej znanych firm, które mają ją, to jest LPP, tak? Właściwie Reserved i Mojito, natomiast reszta to jest jakiś dramat. W ogóle jak rozmawiałam z projektantami, to mówili, że jak ich szefostwo w ogóle, niektórzy nie wiedzieli, co to oznacza, więc poziom wiedzy jest fatalny, więc jeżeli to nie zostanie zmienione systemowo, to te firmy nie zdążą na czas zmienić swojej strategii działania. No właśnie, bo skoro my o tym rozmawiamy, skoro jest to wiedza, która jest absolutnie dostępna dla wszystkich i powiedziałabym, że te etyczne praktyki stają się koniecznością, tak zakładam, to chyba te wielkie firmy odzieżowe muszą o tym wiedzieć. Takie jak na przykład Inditex. Oni wiedzą, jak wygląda sytuacja naszej planety, natomiast ja nie widzę specjalnych zmian w ich polityce, ale czy Pani zdaniem lub z Pani obserwacji
tam zachodzą jakieś duże zmiany u tych naprawdę wyjadaczy z tej branży, bo skoro to jest nieuniknione, no to zakładam, że oni się na to jakoś szykują. Oj tak. Znaczy Inditex dopiero co ogłosił, czytam na Business of Fashion właśnie, że do 2021 roku 80% ich produktów, dobrze pamiętam, 80% ich produktów będzie stworzonych z recyklingu i z recyklingu. To jest bardzo duża obietnica. Tak, że to będzie taka etyczna moda i też z organicznej bawełny. Po prostu mądre firmy, duże firmy, które mają dostęp do badań, które mają specjalistów zatrudnionych za duże pieniądze, wiedzą już o tym, że jeżeli nie przestawią sposobu swojej produkcji, marketingu i całego charakteru firmy, to jakby zostaną w tyle. Mhm. Rynek dojrzewa i zarówno rządy państw i konsumenci i kadra uniwersytecka i akademicka, wszyscy gdzieś dojrzewają do tych zmian systemowych i temat ekologii, etyki jest niesamowicie na czasie i na fali w tej chwili. Jeszcze nigdy nie kojarzę w swojej 15-letniej karierze dedykowanej CSR-owi, żebym widziała tak ogromne zainteresowanie tematem. Jeżeli się czyta jakiekolwiek strony Business of Fashion, WGSN, jakiekolwiek newslettery, no to one są przepełnione sustainable issues, więc tak jeszcze dobrze nie było. Jeszcze nie było nigdy tak, żeby topowe marki odzieżowe, luksusowe rezygnowały jedna po drugiej z futer naturalnych. Ja się tego w tak spektakularny sposób nigdy nie spodziewałam. Więc Inditex już taką strategię ma, ale bardzo późno ją przyjął. Bo na przykład H&M mają już od lat 10 co najmniej. Marks i Spencers chyba od 15. Mhm. Więc jakby dużo firm dużo wcześniej zauważyło ten trend i również poczuwało się odpowiedzialnymi do tego, żeby zainwestować w CSR, bo są winni to ludziom, środowisku naturalnemu i zwierzętom. Więc ja akurat, jeżeli chodzi o Inditex, no to podziwiam ich, bo to jest bardzo krótki czas na to, żeby tak przestawić produkcję, ale zakładam, że firma ma zasoby finansowe i ludzkie, żeby to zrobić. Ale skoro powiedziała Pani, że od 10 lat bodajże H&M już wprowadza taką politykę, to można powiedzieć, że H&M jest etyczny? To znaczy się, to jest duże ryzyko mówienie o jakiejkolwiek firmie, że jest etyczna, bo zawsze się coś tam znajdzie i to jest takie wystawienie się od razu na policzek, tak? Mhm. Więc ja doceniam to, że ta firma tak dużo inwestuje w ochronę środowiska i praw zwierząt, jako, no jakby można powiedzieć, że jeden z największych graczy na rynku, tak, chociaż w Polsce LPP jest dużo większym graczem i sprzedaje więcej niż H&M, no to chwała im za to. Tak samo jeżeli chodzi o Keringa, czy który był przy współpracy z Stellą McCartney, też zmienił swoje oblicze na bardziej zielone. No, to są duże kroki. Wydaje mi się, że zawsze należy wspierać firmy, jeżeli one cokolwiek robią. Trzeba je za to chwalić, bo inaczej będziemy je demotywować. Trzeba je wspierać. To jest wspólny wysiłek, więc konsumenci powinni brać udział na przykład w tych różnych akcjach, które firmy organizują, oczywiście o ile one są uczciwe, bo to jest proste zadanie. Przeniesienie zużytych rzeczy i wrzucenie do kosza nic nie kosztuje, tak? A firma ma zorganizowany system recyklingu i pomaga to w regeneracji środowiska, czy też regeneracji danych tekstyliów, więc no tak jak mówię, ja wierzę tutaj w dobre intencje firm, wierzę też w ich skuteczność, jeżeli chodzi o tego typu działania, bo te duże firmy naprawdę mają konkretne plany i konkretne zadania. Jeżeli ktoś mówi, że co roku będzie zwiększać zakres ubrań ekologicznych, etycznych w swoich kolekcjach i ja to widzę na półkach co roku, że jest ich coraz więcej, no to chwała im za to. Ale czy to oznacza, że poszłaby Pani i kupiła na przykład t-shirt z zieloną metką w H&M? Znaczy ja bardzo mało kupuję ubrań w ogóle nowych, więc to jest ta kwestia. Mhm. No jak ktoś mnie pyta, czasami dziennikarze próbują na spotkaniach, a ma Pani dzisiaj coś na sobie z bawełny organicznej, bo Pani tak promuje? Więc ja odpowiadam, że zazwyczaj mam... Prowokacyjnie. Tak, że nie będę wymieniała całej szafy nagle na wykonaną z organicznej bawełny z polistu z recyklingu, bo jak to jest takie częste powiedzenie, że to, co masz w tej chwili w szafie, jest najbardziej odpowiedzialną i etyczną modą. Mhm. Że jakby zaprzestanie kupowania, konsumpcji jest chyba w ogóle najlepszym z możliwych w ogóle wyjść.
To jest pierwsza rzecz, jaką należy zrobić, po prostu przyhamować swój apetyt. Więc ja mam rzeczy dobre jakościowo, które noszę po 15-20 nawet lat. Mogę pokazać, nawet udowodnić zdjęcia sprzed 15-20 lat, że mam cały czas tą samą spódnicę, tą, którą mam dzisiaj na sobie, ma 15 lat właśnie. Więc ona nie jest z bawełny organicznej. A ma się świetnie. Tak, dokładnie. To jest kwestia prania rzeczy w niskiej temperaturze, szanowania ich, odpowiedniego przytrzymywania w szafie, więc prasowania w niskiej temperaturze, więc jakby można mieć ubrania wiele lat, a przede wszystkim trzeba działać na rzecz przedłużania życia produktu i wzmacniania naszej więzi emocjonalnej z produktem. To, o czym wielu naukowców też mówi, dziennikarzy, że w momencie, kiedy kupujemy na przykład, nie wiem, tanią marynarkę z H&M-u, nawet jeżeli ona jest z organicznej bawełny, przypuszczalnie ta marynarka, nie wiem, może będzie noszona 5-6 lat i koniec. Natomiast jeżeli chodzi o marynarkę na przykład, nie wiem, załóżmy od Chanel, tak, jakiś od Chanel. Ja nie mówię o tym, że wiadomo, że większość ludzi nie stać na wydanie kilkunastu tysięcy złotych na Chanel, ale podaję taki przykład. To jest marynarka, której nikt nigdy w życiu w rodzinie najprawdopodobniej nie wyrzuci. Mhm. Ona najprawdopodobniej będzie bardzo kuchana i dbana i przekazana potem córce, a córka... Oprawdzona w ramy. Nawet kolejnej córce. To są takie rzeczy, które z racji ich podziwiania, uwielbienia oraz nakładów finansowych, jakie w nie zainwestowaliśmy, po prostu nie stają się szybko śmieciami. I w ten sposób też należy myśleć. Ale jeżeli, dajmy na to, ktoś potrzebuje nowej rzeczy, bo przykład kompletnie improwizowany, idzie do nowej pracy i są pewne wymagania, jeśli chodzi o, dajmy na to, kolorystykę czy jakiś tam fason. Czy są marki dostępne na ulicy, czy w centrach handlowych, w które warto inwestować, którym warto właśnie dać znać, że wspieram Was? Znaczy, bardzo dużo marek ma część rzeczy z certyfikatami eko. Nie wiem, taki Kubus, Hyundai, który akurat z Polski się usunął, i Marks & Spencer też mieli ich bardzo dużo, ale można je kupić właśnie i w Handemie, i w Reserved, w Chibo na przykład. Ja uwielbiam w Chibo kupować, jeżeli potrzebuję na przykład bardzo często do domu jakieś takie rzeczy, które się często zużywają, na przykład skarpetki albo bielizna, no to w Chibie jest mnóstwo rzeczy, które są w atrakcyjnych cenach, bardzo dobre jakościowo, ładny, klasyczny design i oczywiście z certyfikatami eko. Oni bardzo mocno to promują, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany faktycznie i tam sobie ogląda i szuka tych zielonych metek, których jest na przykład w H&M-ie no bardzo dużo, no to na pewno je znajdzie, tak? To jest kwestia jakby zainteresowania też i podpytywania czasami sprzedawców, aczkolwiek tu bym bardzo uważała, bo mi się zdarzyło, że na przykład przyszłam do sklepu Marco Polo, który też ma czasami rzeczy z bawełny organicznej i z poliestru z recyklingu, i się pytam pani, jakie są rzeczy z organicznej bawełny. Ona mówi wszystko. Więc oglądam metki, mówię, nie, proszę pani, to jest słowem nie ma, że to jest organiczne. A ona do mnie mówi, jak to nie, to jest bawełna naturalna. Więc pani się wykazała kompletnym brakiem wiedzy i po dłuższej chwili się okazało, że jakby nie wie, które rzeczy są z bawełny organicznej. Ja sama znalazłam te rzeczy, one były faktycznie, jakieś też fajne sweterki właśnie z poliestru, z recyklingu. Więc często po prostu samemu trzeba dokonać po prostu tego przeszukania sklepu i czytać metki przede wszystkim. Ale jest mnóstwo marek też za granicą, jak jeżdżę za granicę, to jest po prostu mnóstwo. Nawet tak rozmawiałyśmy, że byłam dopiero co w Walencji i tam, nie wiem, chyba z 3 sklepy z taką ekologiczną odzieżą, topowe sklepy znalazłam, bardzo fajne ubrania, jak najbardziej na czasie, i obuwie, tak więc no mam nadzieję, że trochę ten asortyment się w Polsce zwiększy, bo on nie jest jakiś taki bardzo bogaty. Ale czy zielona metka idzie też w parze z dobrymi warunkami pracy dla ludzi w fabrykach? To zależy, jaki to jest certyfikat, bo jedne certyfikaty obejmują częściowo ochronę praw ludzi, inne nie. Natomiast zazwyczaj nie. Zazwyczaj zielone certyfikaty dotyczą stricte ochrony środowiska i też czasami potrafią dotyczyć ochrony praw zwierząt. Natomiast certyfikat Fairtrade jest takim głównie certyfikatem, który dotyczy, albo Fairware, które dotyczą ochrony praw ludzi. I je jest najrzadziej znaleźć. No właśnie, bo to jest to samo, co mówiłyśmy na początku, czyli to jest ten aspekt, o który mało się dba, ludzie też się tym, jak widać, mało interesują. Dla mnie osobiście jest to dosyć istotny czynnik, stąd rzadko zdarza mi się kupić cokolwiek w sklepie sieciowym i dlatego zawsze traktowałam zieloną metkę H&M-u trochę jak taki właśnie greenwashing, o który też się sporo mówi. Także
nie wiem, sama nie znam zbyt wielu marek etycznych pod tym względem, stąd sama chodzę do różnego rodzaju lumpeksów lub mam rzeczy tak samo przez wiele lat, biorę od babci, biorę od mamy, bo myślę, że jeszcze jest długa droga pod tym względem dla firm i to nie jest już konieczność. I to jest chyba ta smutna część, że tak kwestia środowiska, czy właśnie ekologicznej bawełny, no, zmusza nas do tego sytuacja na świecie, natomiast w przypadku tego, w jakich warunkach są produkowane ubrania, tutaj już niestety ignorancja nasza trochę wygrywa i przez to firmy nie zwracają na to uwagi. Co jest trochę smutne, tak mi się wydaje. Znaczy, nie masz tak ignorancja. Klient zawsze jest wygodny. I to jest tak, że moda ekologiczna musi się rządzić tymi samymi wymogami rynkowymi, co normalna, tradycyjna moda. Musi być nie za droga, tak? No chyba, że klient stricte jest ukierunkowany na produkt luksusowy, to co innego, a dzisiaj wszyscy mają aspiracje do produktów luksusowych, więc to też jest dobry temat do rozwinięcia w dzisiejszych czasach. Czyli tak, dostępne cenowo dla danej osoby, w zależności od tego, jaki jest poziom zarobków. Dostępny również, jeżeli chodzi o zakup, czy fizyczny, czy też internetowy, czyli żeby klient nie musiał go specjalnie poszukiwać. Tak? Jadę do centrum handlowego i ja jestem uprzywilejowana, bo obok mojego domu jest centrum handlowe, gdzie są aż 3 sklepy, w których mogę kupić odzież z zielonymi metkami. Natomiast jeżeli ktoś mieszka w małej miejscowości w Polsce, to już zostaje im tylko internet, tak? Ale powinna być łatwa komunikacja z konsumentem, czyli powinny być odpowiednio zastosowane tagi w internecie, żeby klient mógł znaleźć dane produkty. No i też klient poszukuje produktu, który mu się podoba, więc to jest coś, co na przykład taka opinia, która pokutowała o modzie ekologicznej w poprzedniej dekadzie, że ona była siermiężna i przedpotopowa, tak ją nazywano. I to zresztą w badaniach wychodziło, że konsumenci nie kupują tej mody eko, no po prostu to były jakieś albo workowate t-shirty, albo hipisowskie klimaty. Tak, z jakiegoś lnu, takie niemodne rzeczy, więc teraz ta moda jest niesamowita. Byłam w tym roku zimą na takich ekologicznych targach zielonej mody w Berlinie. Widziałam takie mnóstwo firm z tak przepięknymi rzeczami. Jedne w takim stylu a la Zara, inne w stylu jakiejś bardzo awangardowej firmy, jeszcze inne sportowe, z innowacyjnych tkanin. Jedna i druga się prześcigały, żeby mi opowiedzieć o tym, nie wiem, z przetworzonych jakichś balonów, z recyklingu czegoś tam. Jest oczywiście mnóstwo innowacji technologicznych, jeżeli chodzi o tkaniny z ananasa, z pomarańczy, z kawy. No, z tej w tej chwili Bio 2 Materials w Polsce dwie panie inżynierze opracowały. Z jabłek, tak. A zresztą zostały zaproszone do jury konkursu Responsible Fashion Awards, które jest dedykowane właśnie zielonej modzie i one mają te kwalifikacje, żeby ocenić właśnie taką modę. Więc jakby jedną rzeczą jest kwestia inżynierii, inną kwestia marketingu, ale klient zawsze pozostaje klientem. Chce mieć dostępny, nie za drogi i bardzo ładny produkt na czasie, który odpowiada jego lifestyle'owi. I to firmy w tej chwili zrozumiały, dlatego w tej chwili już ta moda ekologiczna zaczyna być naprawdę porównywalna do topowych marek jakby światowych. A co musi się stać, żeby te warunki pracowników były lepsze? Bo skoro to nie jest inicjatywa konsumenta, bo konsument się tym aż tak bardzo nie interesuje. Co więcej, myślę, że częściej ludzie odpowiedzą, że ta manufaktura daje pracę, więc tak naprawdę przyczyniamy się do czegoś dobrego. Więc no, to rzeczywiście możemy dopiero zapytać ludzi w Bangladeszu czy w Indonezji, jak oni się z tym czują i czy to im wystarcza na życie. Ale nie jest to od nich zależne, bo oni biorą tę pracę niezależnie od stawki, bo inaczej nie mieliby jej wcale, coś w tym jest. Więc no, my jako konsumenci tego nie zmienimy, więc w jaki sposób może ich życie stać się, znaczy być na wyższym poziomie. To znaczy tak, firmy próbują wprowadzać takie kodeksy etyczne w swoich fabrykach, którym zlecają gdzieś tam na przykład w Bangladeszu produkcję jeansów, załóżmy. Tylko problem jest kulturowy. On leży w różnicach kulturowych. Moja znajoma z akademii, z którą kończyłyśmy razem projektowanie ubioru, została właśnie takim superwizorem, jeżeli chodzi o produkcję w Bangladeszu. I ona była po prostu załamana tym, że właśnie pracowała dla czołowej firmy odzieżowej na świecie i mówi, że wkłada im mnóstwo pracy w przeszkolenie menadżerów z tej fabryki, w wytłumaczenie im swojego etycznego kodeksu, priorytetów. Mówi, że oni zdawali w Londynie przepięknie wszystkie testy, jakby śpiewająco,
wracali do siebie i aparat robi nadal to wszystko to samo, co wcześniej. Po prostu tam jest troszeczkę inna mentalność, jest na niższym poziomie demokracja, jest słaby system prawny, który by chronił tych pracowników i problem należy rozwiązać tam lokalnie. To znaczy, wydaje mi się, że dopóki partie tam rządzące, rządy i ludzie sami jakby nie będą wspierać zmian systemowych związanych ze sweatshopami, to się nie zmieni, bo większość firm akurat będzie, większości firm będzie zależało na tym, żeby utrzymać ten status quo i żeby ta produkcja była tania. Mhm. Bo wtedy będą więcej sprzedawać na świecie i będą bardziej konkurencyjni. Z drugiej strony mówimy tutaj też o jakimś tam złym PR-ze, tak jak w przypadku Rana Plaza, która pokryła cieniem jakby wiele marek odzieżowych, których metki znaleziono po katastrofie. Ale prawda jest taka, że jednak w każdym rejonie geograficznym każda społeczność musi sama się zmobilizować, żeby swoje problemy w pewnym sensie rozwiązać. I niestety, no, dopóki tam związki zawodowe albo jacyś liderzy społeczni po prostu nie będą tego promować i nie będą też lobbować w rządzie, no to ciężko sobie wyobrazić zmianę. Kiedyś oglądałam dokument o tym, jak w Kambodży była seryjne morderstwa jakby liderów związków zawodowych z fabryk tekstylnych i francuscy dziennikarze, którzy tworzyli o tym dokument, natrafili na trop prowadzący w ogóle do struktur rządowych. Się okazało potem, że najprawdopodobniej sam rząd zlecił jakby zamordowanie tych ludzi po to, żeby uniknąć problemów i konfliktu z biznesmenami i z inwestorami w przemyśle tekstylnym. Po to, żeby fabryki po prostu, nie pozamykano fabryki, żeby firmy tekstylne, które zlecają lukratywne kontrakty, nie uciekły, tak? Bo te firmy mają zawsze alternatywę. Jest dużo państw różnych, które oferują tanią siłę roboczą. Właśnie tak sobie to wyobrażam, że nawet jeżeli Bangladesz, Pakistan i Indie zrobią koalicję i postanowią, że ich stawki są wyższe, to zaraz cała produkcja przeniesie się do jakichś krajów Ameryki Południowej, tak, i będzie znowu ta sama historia. Ależ absolutnie, tak. I tak było w Pakistanie, kiedy wprowadzono, czy w Afganistanie, już nie pamiętam, który to kraj był, ale wprowadzono prawo podwyższające wiek dzieci, po to, żeby chronić dzieci, jeżeli chodzi o pracę w przemyśle tekstylnym, i momentalnie kluczowe firmy, po prostu w ciągu roku nie było tam kluczowych firm odzieżowych, przeniosły się gdzieś indziej, więc bo zdrożała siła robocza, tak, i też wydajność fabryk, więc nie wiem, można też zakładać, że odpowiednie szkolenie menadżerów firm tutaj, którzy odpowiadają za to, też przyczynia się jakby do polepszenia tych standardów, no ale firmy same z siebie nie będą więcej płacić w danych krajach, dlatego że obniży im to wyniki finansowe na giełdzie. Giełda moim zdaniem jest jedną z głównych przyczyn nieszczęść na świecie, bo to jest wyimaginowany, po prostu bazujący na emocjach twór, gdzie często... Zabawa. Tak, zabawa, gdzie grą emocji winduje się cenę akcji danej firmy. I również na podstawie raportu rocznego i wyników bilansu. W związku z czym, jeżeli firma płaci więcej, ma większe koszty, to automatycznie będzie miała niższy bilans. Większość menadżerów wypracowywało wyższy bilans na koniec roku właśnie poprzez cięcie kosztów, relokację produkcji, zmianę właśnie materiałów na tańsze. Dlatego między innymi też tyle luksusowych marek szyje w Chinach. No to się w ogóle nie mieści, żeby luksusowe torebki francuskie czy włoskie były tak naprawdę chińskie. To jest smutne, ale to też jest ciekawe a propos etykiet, że kiedy widzimy Made in China, czy tam właśnie w Indonezji, czy jakimkolwiek kraju, powiedzmy, mniej rozwiniętym, to od razu utożsamiamy to z wyzyskiem i gorszą jakością. Natomiast jak zobaczymy, że jest Made in Spain albo w ogóle uszyte w Polsce, to wierzymy, że to jest etyczne i z górnej półki. Czy tak naprawdę jest? Czy naprawdę, jeżeli jest napisane, że to zostało uszyte w Hiszpanii, to rzeczywiście cała produkcja była w Hiszpanii? I czy to jest wtedy utożsamiane z dobrą jakością? Po pierwsze chciałam powiedzieć, że większość produktów hiszpańskich jest szytych i produkowanych w Portugalii. Portugalia jest takim ogromnym zapleczem Europy, jeżeli chodzi o produkcję, w ogóle niewypromowanym przez rząd portugalski i mało kto wie, oni potrafią zrobić wszystko, mają naprawdę fantastyczne ręce, rzemieślników doskonałych, dojrzałych, takich, którzy znają się na fachu.
a ich rząd jakby za mało to promuje, bo w naszym interesie w Europie powinno być utrzymanie tej produkcji, bo to jest kwestia ekologii, kwestia transportu, kwestia właśnie outsourcingu, nie do Azji, tylko pozostania w Europie, gdzie właśnie produkcja jest bardziej etyczna z założenia, że w Europie jednak prawo bardziej chroni pracownika i są to bardziej cywilizowane kraje, powiedzmy sobie szczerze, niż część rejonów geograficznych Azji. Mamy również do czynienia właśnie z mniejszym impaktem środowiskowym poprzez redukcję transportu i większą też kontrolę. Dla mnie jest to duży komfort, że ja mogę pojechać do Portugalii, zlecić w jednej z firm produkcję butów według mojego wzoru i pojechać i to nadzorować, tak? A już wyprawa do Azji, no mniej i przyjemna i bardziej ryzykowna, kwestia bariery językowej, więc jeżeli chodzi o tą modę i wcześniej poruszany temat tego, że ktoś by chciał sobie kupować, na przykład potrzebuje bluzkę na jakieś wyjście, to polecam naprawdę współpracę z lokalnymi projektantami. Może nie zawsze korzystają z bawełny organicznej, ale przecież można ich poprosić, żeby ściągnęli, żeby się postarali, ale jednak to jest produkcja lokalna, wspierająca lokalną ekonomię, z mniejszym impaktem środowiskowym, bo to jest mniejsze kwestie transportu. No i też można sobie zaprojektować i mieć indywidualny design swojej bluzki, mieć coś unikatowego, czego nikt inny nie ma. Więc wydaje mi się, że i to jest też kwestia budowania więzi z projektantem, z twórcą, z teamem, który tworzy te nasze ubrania. Więc to też jest, jakieś rozwiązanie dla osób, które oczywiście mieszkają w dużych miastach i mogą sobie na to pozwolić, bo to nie są jakieś super tanie rzeczy, ale z drugiej strony, czy uszyć się sukienki za 1000 zł w przypadku nakładów pracy krawcowej, projektanta i kosztów materiału i dodatków krawieckich, czy to jest aż taki duży koszt? No nie sądzę. Co nie zmienia faktu, że nadal moda etyczna jest rozumiana jako moda droga i większość osób mówi, dobra, na tym etapie mojego życia nie stać mnie na to. Oj, więc... Przepraszam, ale ja tutaj zakwestionuję, ja lubię tutaj to takimi porównaniami zbić. Dobrze. Kiedyś mi ktoś powiedział, ale po co pani kupuje post-ity do biura te z certyfikatem eko? Przecież one są 2 razy droższe w Lireko niż jak zamawialiśmy z katalogu. I tak samo długopisy. Pani bierze tutaj te długopisy eko, żelowe, tam z jakiejś masy kukurydzianej. One, matko boska, kosztują tyle pieniędzy. I się ze mną wykłócał, a ja się go zapytałam, tego pracownika, a przepraszam bardzo, a pan jak idzie do sklepu, to kupuje pan najtańszą kiełbasę? Proste. Tak samo się pytam. Jak ktoś kupuje Mercedesa, to nie kwestionuje tego, że on kosztuje majątek. Bo każdy wie, telewizor. Dokładnie. Każdy wie, że płaci za konkretną jakość, więc tutaj również ludzie powinni zrozumieć, że płacą za konkretną jakość, więc nie rozmawiajmy tutaj o kwestii pieniędzy. Cieszmy się na przykład, że zarabia krawcowa i projektant w naszym mieście i te pieniądze wrócą do nas potem gdzieś tam w tym obiegu ekonomicznym. No tak, ale to znowu wracamy do tego punktu, że to wszystko wymaga edukacji, edukacji, edukacji. Dopóki nie zrozumiemy tego, jak działa ten system i tego, że myślę, że większość osób jednak nie powiedziałaby, że ich bluzka z Zary jest beznadziejnej jakości, tylko uznałaby, że jest wystarczająco dobrej jakości. Za tą cenę. Tak. To znaczy się, to jest kwestia priorytetów, tak, zrozumienia tematu i też aspiracji. Tak? Na przykład, bo ja akurat lubię mieć czasami rzeczy inne niż wszyscy. Jeżeli coś będę w tej chwili zmieniać, na pewno będę zmieniać z jak najwyższej półki, na jaką mnie stać, bo wiem, że takie rzeczy szanuję, wiem, że takie rzeczy długo się nosi i marynarka z Hugo Bossa, nawet jeżeli nie jest z organicznej bawełny, jest świetna, jest genialnie uszyta, zupełnie inaczej leży i w ogóle się nie starzeje w porównaniu z marynarką z Zary, która po, powiedzmy sobie szczerze, 2 latach no, nie wygląda najlepiej. No właśnie, bo też mówiłyśmy o tym przekazywaniu ubrań z pokolenia na pokolenie i ja do tej pory mam rzeczy zarówno jeszcze mojej mamy, która je kupiła 10-15 lat temu i one naprawdę trzymają się świetnie i mam wrażenie, że ten ogromny przeskok miał miejsce dosłownie niedawno, tak, że ludzie przecież od zawsze nosili ubrania i nagle w ostatnich latach zrobiły się z nich śmieci. Jakby co się stało z tą modą, że ona zaczęła być tak bardzo szkodliwa? Tak jak mówię, no, ekonomia i giełda. To jest naprawdę mało osób się zastanawia, jak fatalną rzeczą jest giełda. Ja wcześniej nie myślałam w ogóle pod kątem etycznej mody o giełdzie, tak. Także to dla mnie nowość. No, giełda, tak jak mówię, no, tam można wypuścić markę, za którą nikt nie stoi, nic nie istnieje, po prostu jest odpowiednio wypromowana i to jest gra emocjami ludzi, żeby pożądali tego. Ubrań z danej marki, więc żeby się świetnie sprzedawała i miała rewelacyjny wynik finansowy, a to jak została wyprodukowana, to już nikogo nie interesuje.
Więc jakby giełda po prostu moim zdaniem jest czymś, co zabija etykę i w ogóle zabija świat, tak? Bo jeżeli nie wzrasta produkcja w danej firmie i roczny przychód z roku na rok, no to dana firma momentalnie ma obniżane ratingi, ma niższą cenę akcji, więc jakby giełda stymuluje konsumpcję, nadkonsumpcję, nadmierną konsumpcję, nadmierną produkcję. I cięcie kosztów. Dokładnie, to jest źródło całego zła, nie mówiąc o tym, że bardzo wielu ludzi potraciło majątki na giełdzie i mi rodzice kiedyś powiedzieli, prosili mnie, żebym nigdy nie grała na giełdzie, ani nie inwestowała, właśnie tłumacząc mi to, że mój ojciec kiedyś powiedział, pamiętaj, jak kiedykolwiek zyskasz na giełdzie i wygrasz, to pamiętaj o tym, że kosztem kogoś, bo ktoś straci wtedy, tak? Ktoś inny stracił. Więc to jest bardzo piękne podejście, tak. Uważam. Ale wracając do marek etycznych, w ogóle też bawi mnie to stwierdzenie, że moda teraz z wyboru możemy głosować na modę etyczną, bo taka moda masowa jest nieetyczna. To jest dla mnie przygnębiające, tak? Bo ubrania nosimy od wielu, wielu setek czy tysięcy lat i dopiero teraz stały się czymś nieetycznym. Wcześniej były częścią naszego życia, tak samo jak każdy inny przedmiot stół, a teraz wszystko weszło na taką produkcję masową. Natomiast jeszcze odnosząc się do tych marek lokalnych, właśnie niby zrobionych w Polsce, czy też zrobionych w Europie, możemy zawsze temu ufać. To jest tak, że jeżeli powstaje marka, dużo nowych, lokalnych, polskich marek, projektantów, to czy to jest etyczna moda? No można to sprawdzić, przecież do projektanta się jedzie, do jego atelier. Ale nawet nie chodzi mi też, że on musi mieć atelier, ale powstają dużo takich mniejszych marek modowych, powstają ich strony internetowe, produkują w Polsce, ale dużo osób po prostu jakby też łapie się i ja sama też tak mam, że o, polska marka, szyta w Polsce, ale czy to oznacza, że te warunki pracowników są dobre, że te materiały są dobre, czy też powinniśmy grzebać dalej i szukać właśnie jakichś certyfikatów? Znaczy, jeżeli chodzi o materiały, no to jeżeli nie ma nic o certyfikatach, to znaczy, że są po prostu wzięte z jakiejś hurtowni, czy włoskiej, czy polskiej, różnie to bywa, tak? No to jest kwestia jakby też komunikacji PR-owej danego projektanta i tego, czy odpowiada na maile i czy odpowiadam na pytania. Ja akurat, jeżeli szyję jakieś rzeczy na zamówienie, to u projektantów, których znam, jestem bardzo wierna Magdzie Floryszczyk, no więc zawsze rozmawiam o tym, jaką chcę mieć tkaninę, z czego chcę mieć zrobione rzeczy i razem jeździmy na przymiarki do Krawcowej, którą znam, którą widzę, że jest zadowolona i ze swojej pracy i z wynagrodzenia, więc jakby wszyscy są szczęśliwi tutaj, wszystkie strony tego procesu. Więc mogę to nazwać, że ten proces jest etyczny. Na pewno polscy projektanci borykają się z problemem dostępu do ekologicznych tkanin etycznych, bo na przykład w Niemczech jest mnóstwo hurtowni, w Niemczech jakby i w Wielkiej Brytanii można zamówić takie tkaniny online, ale zazwyczaj w ilościach hurtowych, a nie kupony jakby dla designera, który potrzebuje, nie wiem, 20 czy 30 metrów. Jeżeli chodzi też o produkcję lokalną, część polskich firm zrozumiała także, że ich przyszłość leży w pewnym nacjonalizmie, bym nazwała, albo w patriotyzmie i w patriotycznej produkcji, czyli w powrocie do produkcji lokalnej. Na przykład, nie wiem czy Pani wie, ale LPP właśnie w strategii swojej na najbliższe lata ma powrót do lokalnej produkcji, gdzie większość rzeczy ma być produkowanych w Polsce. To bardzo ciekawa i nowa wiadomość. Tak, więc to jest kwestia po pierwsze kontroli procesu produkcji, całego łańcucha produkcji. To jest wygodniejsze niż w jakiejś Azji. Dwa, to jest kwestia relacji z ludźmi na rynku i budowania też marki i wartości marki w oparciu o zasoby ludzkie i o wszystkich, którzy są naszymi współpracownikami tutaj. Więc zakładam, że pan Trump nie będzie odosobniony w swojej koncepcji, że everything back to America. Wszyscy będą chcieli potem mieć produkcję u siebie w swoich krajach, bo to wzmacnia ich ekonomię, powoduje, że są niezależni. A Chiny stają się ogromnym zagrożeniem dla całego świata, bo wszyscy zaczęli się uzależniać od Chin. A to nie jest kraj, który ma empatyczne podejście do reszty świata. To nie są humaniści, więc my nie możemy na nich patrzeć poprzez filtr Europejczyka, który wywodzi się z basenu Morza Śródziemnego, gdzie powstały, gdzie filozofowie najwięksi świata tworzyli podwaliny naszej etyki. Więc nie patrzmy tutaj przez różowe okulary na nich i ja uważam, że to ten powrót niektórych firm do Polski też, bo to LPP nie jest jedną firmą, która o tym mówi, wiąże też się z tym, że zauważamy te różnice kulturowe i widzimy też zagrożenia płynące z wyprowadzenia tam produkcji, więc to jest kwestia też bezpieczeństwa pewnego ekonomicznego i politycznego.
i staje się to koniecznością, te wszystkie przemiany. No tak, wydaje mi się tak. I to moim zdaniem jest bardzo pozytywna informacja, bo ja cały czas jakby miałam trochę takie sceptyczne podejście i tak się nagłaśnia właśnie kwestia greenwashingu, tego, że to wcale nie idzie w dobrą stronę, a ewidentnie idzie. Nie no, sceptyków zawsze jest pełno, powiedzmy sobie szczerze, bo ludzie są niedowiarkami, bo bardzo często też, proszę pamiętać, patrzą na świat przez swój pryzmat, więc jeżeli ktoś jest słaby i nie jest w stanie niczego udźwignąć i zmienić czegokolwiek, albo się boi zmian, no to też tak widzi innych. Natomiast dlaczego się o tym mówi? To jest kwestia skali. Po prostu skala tej szkody dla środowiska, szkody dla zwierząt, szkody dla ludzi w biznesie modowym jest tak gigantyczna i ona tak rośnie, to jest po prostu tak szybko się rozwijająca branża, że po prostu też problemy w związku z tym nabierają zupełnie innego wydźwięku. Więc trochę wygląda to tak, że zapędziliśmy się już tak daleko w kozi róg, że trzeba coś z tym zrobić, bo inaczej nie będziemy mieli zasobów, żeby to wszystko produkować. No, absolutnie. Profesor, która stała na czele rady egzaminującej mi podczas obrony doktoratu, profesor Sandy Black z Londynu, która wydała kilka książek i jest jedną z najbardziej znanych osób, jeżeli chodzi o odpowiedzialną modę, modę ekologiczną, ona powiedziała, że ona wierzy w poliester. Dlaczego? Dlatego, że wyprodukowanie włókna poliestrowego jest z dużo mniejszym kosztem i z mniejszym impaktem środowiskowym niż jej bawełny. Nawet jeżeli ona jest organiczna. Life cycle assessment, czyli podsumowanie całego cyklu życia, jeżeli chodzi o oddźwięk dla środowiska naturalnego, jest dużo gorszy dla włókna naturalnego, niżeli tak naprawdę dla sztucznego. I sceptyk powie, no tak, ale to sztuczne się będzie biodegradować, nie wiem, tam 3000 lat. Chodzi o to, że sztuczne włókno można poddawać pełnemu recyklingowi, przerobić, czyli na nowo je rozpuszczamy w pulpę, w masę plastyczną, którą się przepuszcza przez dyszę. Tworzy się włókna o różnej strukturze, kolorze, czego sobie zażyczymy. One są coraz lepsze, są opracowania, które powodują, że to coraz lepiej oddycha, że lepiej nasza skóra to znosi. Ja akurat nie mam problemu z poliestrem, ale są osoby, które ze sztucznymi tkaninami sobie nie radzą. Więc to jest też kwestia innowacji w designie, czyli na przykład robienia odpowiednich otworów oddychających w ubraniach, które są wykonane ze sztucznych tkanin, dawania odpowiednich podszewek i takiego projektowania, żeby można było to wszystko rozwarstwić, podzielić na poszczególne partie i poddać na nowo recyklingowi. Więc wydaje mi się, że to jest też taki ciekawy trend, że będziemy głównie pracować nad tak zwaną circular economy, czyli o zamkniętym okręgu produkcyjnym, czyli żeby nic nie mogło być zamienione w śmieć. Wszystko przetwarzamy po kolei. No właśnie, to się bardzo dobrze łączy z moim ostatnim pytaniem, bo chciałam zapytać o kwestię ekoskóry kontra skóry naturalnej, bo tutaj też są zdania podzielone. Niektóre osoby uważają, że dla naszego ciała ekoskóra jest zła, dla środowiska jest zła, lepiej mimo wszystko inwestować w skórę naturalną. Z drugiej strony skóra naturalna oznacza cierpienie zwierząt i tak dalej, i tak dalej. Jakie jest Pani stanowisko, jeśli chodzi o skóropodobne, skórzane produkty? Na początku powiem, jeżeli komuś się nie podoba i to, to niech w ogóle nie nosi czegoś, co wygląda jak skóra. To przecież mamy takie bogactwo tkanin, że akurat nie musimy mieć takiego produktu. Ale krótko odpowiem. Tak jak w przypadku tkanin naturalnej, tak samo w przypadku skór naturalnych. Obciążenie dla środowiska, licząc od początku wychowanie zwierzęcia, potem woda, energia zużyta na obróbkę skóry, przygotowanie jej do tego, żeby ona była miękka, żeby była zabarwiona, żeby była bezwonna, przecież skóra ususzona, no, proszę Państwa, tym można głowę rozciąć, to jest twarde jak kamień po prostu, jak nóż prawie, że taka zaschnięty kawałek skóry, więc żeby to było odpowiednio delikatne, no to trzeba zużyć bardzo dużo chemii i energii. Więc tak samo w przypadku skóry naturalnej, jak i włókien naturalnych, jednak ten impact środowiskowy jest dużo większy. I znowu sceptyk powie, no ale ten sky to będzie leżeć tam na wysypisku. W przypadku porównania takiego naukowego przelicznika, Uniwersytet Michigan i Instytut Forda zrobili porównanie, to na przykładzie futer sztucznych i naturalnych. Dokładne badanie, okazało się, że naturalne futro potrafi być między 20-krotnie a 60-krotnie większym obciążeniem dla środowiska naturalnego, niż jego sztuczny odpowiednik. Nawet biorąc pod uwagę to, że ten sztuczny odpowiednik będzie się 300 lat rozkładać. Więc jakby badania też pokazują, że 80-90% impaktu
środowiskowego bardzo często jest zawarte w tym już, jak produkt został wyprodukowany. To znaczy się wszystko, co miał skonsumować z natury i to, co złego miał zrobić, zazwyczaj jest na etapie produkcji już gdzieś tam popełnione te błędy. Choć też inne badania mówią, że czasami w przypadku nawet tanich produktów potem też kwestia użytkowania tego, częstego prania na przykład, czy prasowania też w przypadku ubrań potrafi bardzo mocno podbić ten czynnik szkodliwości dla środowiska naturalnego, więc ja jedynie powiem, że jest jedna rzecz, której aż tak bardzo jeszcze sztuczne odpowiedniki sztucznej skóry tak bardzo nie przebiły, to jest kwestia komfortu, znaczy oddychania stopy na przykład w bucie ze sztucznej tej skórki, chociaż ta skóra ananasa czy alkantara, która jest perforowana i udaje zamsz, jest świetna i to niczym się nie różni od normalnego zamszu. Ale nie jest tak powszechnie dostępna. Nie jest tak powszechnie dostępna, aczkolwiek nie wiem, czy Państwo wiedzą, że większość luksusowych samochodów w tej chwili stosuje skórę ekologiczną, nieprawdziwą na siedzeniach, w obiciach i to jest bardzo często właśnie skóra spinateksu albo właśnie alkantara. A mało osób o tym wie. Tak. To myślą, że ekoskóra oznacza jakąś naturalną albo inaczej wyprodukowaną skórę. Nie, to jest właśnie sztuczna skóra. Jeszcze ważny czynnik a propos skóry, co wydaje mi się, że jest najistotniejsze dla konsumenta, to jest kwestia trwałości właśnie i wygody. Że wiele osób powie, że woli kurtkę puchową czy też futro, bo to ich rzeczywiście grzeje. I tak samo w przypadku butów czy torebki, jeżeli kupimy raz te buty skórzane, to one będą mi służyły przez ileś tam lat, a te nieskórzane się rozwalą, kupię nowe, więc finalnie ten mój wpływ na środowisko będzie gorszy, bo będę musiała mieć więcej tych par. Jest tak rzeczywiście? Nie, to zależy od jakości. Na przykład Stella McCartney, która produkuje z wegańskiej skóry właśnie wszystkie swoje torebki i buty, ona współpracuje z rzemieślnikami z Włoch i tam stamtąd korzysta z najlepszych ponoć na świecie sztucznych takich właśnie zamienników skóry naturalnej. No nie słyszałam nigdy, żeby komuś jej torebki rozpadły, ani nie widziałam nigdzie w internecie zdjęć jej zniszczonych torebek. Tak samo ja kiedyś kupowałam torebki, dwie miałam z firmy Matt & Nat, to jest taka topowa wegańska marka. Genialne, miałam te torby 10 lat w ogóle, jakby no, świetnie się nosiły i nic nigdzie po prostu nie pękało. Więc nie wiem, no mam na przykład z Donny Karan, mam też taką nieskórzaną, imitującą skórę torebkę, która bardzo dobrze nadal wygląda. To jest kwestia po prostu marki właśnie, czy jest produkt luksusowy, czy nie. Tak, bo myślę, że większość osób porówna skórzane buty w sklepie, w galerii handlowej z ich odpowiednikiem plastikowym za jeszcze niższą cenę. I w tej sytuacji no, nie możemy liczyć się z wygodą ani z trwałością. Za to cena jest niższa. Tyle, że za rok kupimy prawdopodobnie kolejną parę. I wszystko sprowadza się do tego, że jednak pani zachęca do inwestowania w swoje ubrania. Czyli, że ubrania etyczne, dla zarówno etyczne, jeżeli chodzi o środowisko, jak jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o naszą wygodę, muszą być drogie i powinniśmy to zaakceptować. I wtedy kwestionować swoje wybory i po prostu kupować mniej. Oczywiście, że tak. To jest tak, jak chcemy jeździć dobrym. Każdy chce jeździć luksusowym autem. Nikt tutaj tego, jak kupuje bardzo drogi samochód, tego nie kwestionuje. Tak samo, jeżeli ktoś chce dobrze wyglądać i mieć ubrania inne niż wszyscy, lepsze, bo etyczne, ekologicznie wyprodukowane i certyfikowane, no to jest też kwestia pewnego snobizmu, który należy wypromować wśród ogółu społeczeństwa, nie tylko, że tak świeżo wykształconej bardzo dobrze i zamożnej elity. Tak więc to, nie wiem, wydaje mi się, że to jest kwestia bardzo często też przekonania kogoś, dania konkretnych właśnie argumentów, przedstawienia liczby, badań naukowych. To jest dosyć no, istotne, ale to, tak jak mówię, to też jest kwestia zrozumienia tematu, bo jeżeli ja mam taki zwyczaj, że często komuś daję, robię prezenty, na przykład na imieniny czy urodziny, to kupuję im zestawy na przykład chemii ekologicznej, albo właśnie... Zrobiłam to samo mojej mamie na święta. Tak, no właśnie, sukienkę z We Are Sewn, na przykład z bawełny organicznej, która właśnie jest lokalnie produkowana, pracują dla tej marki polscy designerzy, jest robiona z bawełny, świetnej jakościowo bawełny organicznej, naprawdę bardzo dobrej
i bardzo często te osoby są zaskoczone, mówią, Jezu, nie wiedziałam, że te ubrania potrafią być takie ładne i luksusowe. Właśnie to trzeba często ludziom pod nos podstawić, więc ja uważam, że kiedy mamy komuś kupować prezent, to należy wykorzystać tą okazję, żeby przedstawić mu produkty eko. Ale tak jak mówię, nie zawsze to zaskakuje. No, sąsiadce dałam takie prezenty, po czym ona powiedziała, no ale ten płyn się gorzej pieni, no i mniej czyści nie tak szybko talerze. Więc ja jej wytłumaczyłam, że to jest oczywiste, no bo jest delikatniejszy, bo jest wykonany z oleju kokosowego, a nie z jakiegoś silnego detergentu, który podrażnia jej skórę i zanieczyszcza wodę. Więc jakby to jest oczywiste, że jakby będzie delikatniejszy i będzie wymagał dłuższego procesu mycia, albo na przykład nie będzie taki super błyszczący ten talerz, ale to, że talerz jest błyszczący, to znaczy, że jest pokryty chemią i że zastosowano silną chemię, żeby go odtłuścić całkowicie. Więc pytanie, co ty chcesz mieć blisko swoich ust? Więc to jest kwestia pewnej dyskusji. No, nie zawsze ludzi się da przekonać. Tak? Są osoby, które mają bardzo konserwatywny typ myślenia. To jest tak samo jak w przypadku ekologicznych marchewek. Jeżeli wyhodujemy je u siebie w ogródku, będzie krzywa i tak, blada. Brzydka i z dziurą. Tak, albo to zaakceptujemy i uznamy, że właśnie to jest jej uroda. Prawdziwa, tak naprawdę. Tak jak nasze niedomyte naczynia. Tak. Albo będziemy dalej robić to, co robimy i myślę, że tak jak pani powiedziała, to jest nie dla każdego i to jest każdego prywatna decyzja i też dla każdego własna droga do edukowania się i podejmowania właśnie odpowiednich kroków. No nie, ja powiedziałam, że to nie do końca jest to, że to jest nasza prywatna decyzja, bo żyjemy na wspólnej planecie, na wspólnej Gai. Więc jak ktoś mi mówi czasami, że ja nie mówiłam mu, jak on ma żyć, to ja odpowiadam, że jego wybory wpływają na moje standardy życia i na mój komfort życia, tak? Bo jeżeli ktoś nie szanuje matki przyrody, to zapraszam w szalupę ratunkową i na Marsa. Na Marsie nic nie ma, można sobie robić, co się chce. Degradować go. Dokładnie. A tutaj jakby czyjeś złe wybory determinują mój komfort życia, mój stan zdrowia. Więc to nie jest tak do końca, że każdy widzi mi się i każdy może sobie robić, co chce. Tak nie jest. Czyli powinniśmy wszyscy zajmować się takim CSR-em naszej planety. I być na co dzień takimi drobnymi politykami i orędownikami dobrych wyborów i życia odpowiedzialnie. Wierzę w to, że nasza rozmowa zasiała jakieś ziarenko w głowach wielu słuchaczy i że przynajmniej zmotywowała do tego, żeby bardziej się edukować i zgłębić te tematy, o których mówiłyśmy. Także bardzo Pani dziękuję za tę merytoryczną rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję i nawzajem. Dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wszystkie osoby, które interesują się modą etyczną, dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy. Ja, mimo że staram się być na bieżąco, nadal pozyskałam wiele nowych informacji. Może jest to Wasze pierwsze spotkanie z modą etyczną, dlatego odsyłam Was też do rozmowy z Eweliną Antonowicz, czyli koordynatorką kampanii Fashion Revolution Polska, gdzie trochę bardziej od podstaw rozmawiamy o tym, na czym polega kwestia etyczna w modzie i co z tą modą jest nie tak. Także oczywiście podlinkuję Wam to w opisie. Przypominam, że podcasty ukazują się w każdy poniedziałek o godzinie 7 na początek nowego tygodnia i możecie ich posłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie. I mam do Was ogromną prośbę, w zależności od tego, gdzie słuchacie podcastów, możecie w jakiś sposób mi pomóc i wesprzeć, promować ten program. Wydaje mi się, że jeżeli coś nam się podoba, to dobrze jest to szerzyć, także jeżeli słuchacie mnie na iPhone'ach, w aplikacji podcasty, na iTunesie, to możecie tam wystawić opinię podcastowi, dać mu gwiazdkę, a raczej 5 gwiazdek oraz zostawić komentarz, rekomendacje, recenzję. Na Spotify możecie zaobserwować podcast, oczywiście też pobrać go na swoje urządzenie, a na YouTubie czekam na Wasze łapki w górę, komentarze oraz subskrypcję kanału. Też na mojej stronie karolinasobańska.com znajdziecie wpis poświęcony każdemu odcinkowi, ale wszelkiego rodzaju informacje, linki, odnośniki znajdziecie tutaj w opisie podcastu, tak żeby było Wam łatwiej do nich trafić. Też Was zachęcam do obserwowania mnie na Instagramie Karolina Sobańska oraz na Instagramie typowo podcastowym Karolina Sobańska Podcast, bo tam sobie chętnie z Wami rozmawiam, tam publikuję, kto będzie gościem. Możecie czasami zadawać pytania gościom i uważam, że jeżeli chcecie mieć wpływ na to, co się tutaj dzieje, to jest to bardzo dobra opcja. I jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że zainteresował Was temat etycznej mody, a my słyszymy się już za tydzień w kolejnym programie. Cześć!